Amen. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam opory i zdolności, aby ta katecheza była dla nas spożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Najświętsze serce Jezusowe, zmiłuj się nad nami. Kochane serce Maryi, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Agatanazy, módl się za nami. Święty Tomaszu z Akwinu, módl się za nami. Święta Jadwigo Śląska, dzisiejsza patronko, módl się za nami. Ojca i Syna Ducha Świętego. Amen. Katolicki katechizm ludowy, opracowanie przez księdza profesora Franciszka Spirago, część druga, nauka obyczajów, wydane było wydawnictwo Karola Miarki, Warszawa, Mikołów, 1911 rok, po raz pierwszy w Polsce, po polsku. Czytając drugi tom, czytam ponownie z reprintu. Marcin Dybowski, wydawnictwo Antyk. Dalsza część o dobrych uczynkach. Wracając do wczorajszego, żeby uczynek mógł być dobry, trzy warunki muszą być spełnione. Ktoś by przypomniał, jakie? Po jednym, po zbieraniu. Ze względu na Pana Boga, zgodny z wolą Pana Boga. Wolą Bożą. Dobrowolnie. Dobrowolnie. No bardzo ładnie. Bardzo. To jeszcze z tego, co wczoraj było. Dobrym uczynkiem nazywamy taki czyn człowieka, który Bóg wynagradza. Jako zgodny z Jego wolą, dobrowolny i spełniony ze względu na Boga. Czyli moralnie dobrym może być tylko to, co odpowiada woli Boga. Moralnie dobrym może być tylko to, co odpowiada woli Boga. Pan Bóg się związkom gejowskim, lesbijskim sprzeciwia. W związku z tym, jeżeli ktoś wpadnie na pomysł, że błogosławi takie związki, to nie czyni żadnego dobrego uczynku, tylko wpędza tych ludzi jeszcze bardziej w otchłań zboczenia. I za to będzie kara, niedobry uczynek. Jak ludzie mają kłopoty z orientacją, czy jestem mężczyzną, czy kobietą, młody, obojętnie w jakim wieku, ale dziecko, dorosły człowiek sobie wybiera jako mężczyzna, wolę być kobietą, i idzie, że tam mu coś przyszyją, a coś odetną, albo odwrotnie, jestem mężczyzną, chcę być kobietą, coś mu odetną, coś przyszyją, to ktoś, kto się w tym procederze uczestniczy, nie musi jako tam ten cały, ten, jak to nazwać, no ten od przyszywania i od odcinania, tak, czy ten oddawania leków jakiś tam, że no, czemu pani broda nie rośnie? No, ale jakby pani zaczęła coś tam jeść, to być może urośnie, tak? A czemu panu rośnie? Jakby pan zaczął coś jeść, to być może przestanie rosnąć i się nagle staniemy jak buzia niemowlaka. W każdym razie, jak ktoś w tym procederze uczestniczy, przekształcania ludzi, a mają zaburzenia tożsamości związane z brakiem identyfikacji płciowej, to te zboczenia należy leczyć, czy te choroby. A ktoś zamiast leczyć tych ludzi, posyła na tą drogę przemiany, to teraz od tego, który tak myśli, po tego, który konkretnie teraz będą prawnicy, instytucje państwa, szkolnictwo, no i ci, co te operacje dokonują, to nawet jak się kierują, że oni to robią w dobrej wierze i żeby temu człowiekowi pomóc, bo on taki biedny, to nie jest żaden dobry uczynek, tylko piekielny uczynek. Żeby był dobry uczynek,
Czynność musi być moralnie dobra, może być tylko taka, która odpowiada woli Boga. Czynność zatem, które nie we wszystkim zgodne są z wolą Bożą, nie są dobrymi uczynkami. Czyli wszystko musi być zgodne z wolą Bożą. I środki, i cel, i cel, i środki. Wtedy jest dobry uczynek. Czyli zobacz, państwa, już nie mamy dzisiaj polskiej Polski socjalistycznej. Ale dalej jest to socjalistyczne państwo. I teraz co robi socjalizm? Okłamuje ludzi na sposób diabła. Na sposób diabła. I tu bardzo słusznie Pan wiele razy zwraca uwagę, że w dzisiejszym czasie, w którym nam przychodzi żyć, widzimy tą symbiozę instytucji państwa z instytucją Kościoła. Jeżeli instytucja państwa jest diabelska, to widać. I w takiej symbiozie jest ta instytucja, którą my postrzegamy jako widzialne znamiony Kościoła, to coś jest nie tak. Co jest nie tak? No, że właśnie pandemia to pokazała, że instytucja kościelna nie była w stanie powiedzieć swojego weta. Dlaczego? Bo to już nie jest Kościół Chrystusowy. Taki jest skutek Soboru Watykańskiego II i dokumentów soborowych. Warto w tym czasie październikowym, kilka dni po 60 latach od zwołania Soboru, to pokazywać. Czyli pierwsze, musi być czyn moralnie dobry. Cały. Środki, cel. Cel, środki. Dalej, że musi być dobrowolny. Że musi być dobrowolny. I trzeci warunek był, że musi mieć jako intencję spełnienie to ze względu na Boga, czyli albo dla Bożej chwały, a przynajmniej Pana Boga nie wykluczać. Jeżeli ktoś czyni jakieś dobro, ale się odżegnuje od Pana Boga, to nie ma w tym znamion dobra. I to jest dla nas bardzo ważne, żebyśmy się wskazali, żebyśmy się nie dali oszukać ludźmi, którzy czynią dobro, ale mówią, ale Panu Bogu nie mówmy. I ty będziesz wspierał takie działania. Nigdy tego nie wspieraj. To nie jest dobro. To jest pozorne. Największe oszukaństwo diabelskie. Żadne dobre uczynki. Czyli z jednej strony mamy dzisiaj w koło, że widzimy, że jakieś dobro się realizuje, ale niespełnione są wszystkie warunki dobrych uczynków. W związku z czym będą miały te uczynki wartość jedynie doczesną. Natomiast nie będą miały waloru zasługującego dla tych, którzy je czynią, żeby skutkowały jako zasługa na życie wieczne. Puste po prostu. Puste. Kto czyni dobrze tylko z pobudek ziemskich, tego uczynki nie mają wartości przed Bogiem. Dobry uczynek ma tym większą wartość przed Bogiem, z im większą bezinteresownością i zaparciem się spełniliśmy. Czyli to jest ten interes Boży, a jednocześnie zaparcie samego siebie. Interes Boży w znaczeniu dla Królestwa Niebieskiego. W tym znaczeniu jest użyte słowo bezinteresowność. No i dzisiaj kolejne punkty. Bóg zaleca nam przede wszystkim następujące dobre uczynki. Modlitwę, post i jałmużnę. Te trzy to jest taka triada. Post, jałmużna, modlitwa, modlitwa, post, jałmużna. Archanioł Rafael rzeczy do Tobiasza. Dobra jest modlitwa z postem i jałmużną, więc więcej niżli skarb złota chować. Te trzy uczynki to skarby niebiańskie, których ani rdza, ani myśli nie psuje, złodzieja nie wykopują i nie kradną. Te uczynki zaleca Chrystus szczególnie w kazaniu na górze. To jest 6 rozdział Ewangelii według świętego Mateusza. A tych uczynków chwali anioł setnika Korneliusza z Dziejów Apostolskich, 10 rozdział. Modlitwą nazywamy wszelkiego rodzaju cześć Bożą, w szczególności przyjmowanie świętych sakramentów. To jest też modlitwa. To jest modlitwa, stricte. Przyjmowanie sakramentów. Słuchanie mszy świętej. To jest modlitwa. I kazania.
też jest modlitwą. Przez post rozumiemy nie tylko wstrzymywanie się od pewnych pokarmów co do ilości lub jakości, ale także każde poskromienie pożądania zmysłowego. Post uszu, post oczu. Na rekolekcje ignacjańskie, tak jak święty Ignacy je zalecił, jak jedziesz, to nie tylko, że milczysz cały dzień, ale jak jesteś w domu, w którym są inni rekolektanci, to w zasadzie tak jak ksiądz przy ołtarzu, z rekolekcji wracasz i wiesz, że jacyś tam ludzie z tobą byli, ale niekoniecznie będziesz wiedział, że tam ten miał tupiega czy jakiś defekt, bo masz nie wpatrywać i nie interesować dobrze odbyte rekolekcje. Są inne później okazje gdzieś tam spotkać po. Czy jako post nie tylko wstrzymywanie się od pewnych pokarmów co do ilości lub jakości, ale także każde poskromienie pożądania zmysłowego. Na przykład poskromienie ciekawości. Ciekawości. Jesteśmy u osób, które już tu nie przychodzą do plicy. Tam przychodzą, jak im się chce, jak im nie chce, to... A pani tato chodzi do kaplicy, czy nie? A co cię to obchodzi, byś chciał odpowiedzieć? Tylko nie odpowiadasz, się zastanawiasz, czy to jest zainteresowanie z troski o drugiego człowieka, czy ciekawskość, wścibskość. Proszę zwrócić uwagę, tu czcigodnych wiernych dzisiaj jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięcior czcigodnych wiernych. Jeśli to przełoży na internet, kto tam słucha, no to grono będzie większe. Ale teraz zobacz, jak te słupki idą, jak idzie msza święta, to ilu słucha, a jak ksiądz mówi, to ilu słucha. I co się okaże? Że wielu słucha po to, żeby księdza pochwycić na słowie. Jakieś tam później wronieckie z tego są. Pytaj, czy nie mają linek z Bielskim, z innymi salezjanami. Mogą mieć, dlaczego nie? W każdym razie jest to nieuprawniona ciekawskość. Dlaczego, że ci ludzie się nie zajmują, nie są ciekawi, jak ja do nieba mam trafić. I czy trafię. Tylko się drugorzędnymi rzeczami interesują, albo pierwszorzędnymi, ale nie na sposób, który jest właściwy. Ciekawskość. To pan Krajski kiedyś mówił, że to u świętego Bernarda jest właśnie, że tym wielkim zagrożeniem dla życia wiecznego jest ciekawskość, dlatego że interesując się rzeczami niepotrzebnymi, odbierane nam jest pragnienie bycia ciekawym, wiedzieć jak trafić do nieba, moimi słowami, a taka konkluzja by była. I stąd mamy ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Ciekawość w rozumieniu ciekawskość. Bo ciekawość jest rzeczą jak najbardziej pożądaną. No, chcę znać naukę Bożą, tak? Po to czytam katechizm. Chcę znać, bo to słuchasz katechizm. Wiedzieć, jak mam wierzyć. Jałmużną nazywamy każdą posługę wyświadczoną bliźniemu, w szczególności uczynki miłosierdzia co do ciała i co do duszy. Co do ciała i co do duszy. Któryś tam dzień czytałem o jałmużnie. Tak, czytałem tutaj, mija dzień, dwa, jestem z szanownym panem, byliśmy na grzybach, wracamy z grzybów, a pan mówi, księże, zawiozę komuś tam grzyby. No, cieszę się, radość wielka. Później dopytuję, czy to zawiezienie grzybów miało związek z katechezą o jałmużnie. Miało czy nie miało? Miało, proszę zobaczyć, jak się słowo przekłada. Działanie. Od razu tu czytamy, a za chwilę dzień, dwa przyjdzie, że albo ten sam dzień, za pięć minut, za pół roku, do wypełnienia.
Modlitwa, post, jałmużna są najlepszą drogą do doskonałości. Modlitwa, post, jałmużna są najlepszą drogą do doskonałości, bo przez nie poskramiamy w sobie trzy główne żądze: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pychę żywota. Modlitwą poskramiamy pychę. Postem pożądliwość ciała, pragnienie rozkoszy zmysłowej. Jałmużną pożądliwość oczu, pragnienie posiadania dóbr ziemskich. Tak więc przez modlitwę, post, jałmużnę odrywamy się zupełnie od spraw tego świata, a tem doskonale jednoczymy się z Bogiem. Tak samo tylko jeszcze skuteczniej działają trzy rady ewangeliczne. Tak samo tylko jeszcze skuteczniej działają trzy rady ewangeliczne, czyli ubóstwo, ubóstwo, czystość, posłuszeństwo. Jeszcze jeden punkt przeczytam dzisiaj. Nawet trzeci punkt. Nawet najdrobniejsza czynność może stać się dobrym uczynkiem, jeżeli spełniamy ją w tym zamiarze, by uczcić Boga. Uczcić Boga. Midias, król Frygii, miał prosić bogów z małej literki, czyli jesteśmy na gruncie pogaństwa, by wszystko, czego się dotknie, zamieniło się w złoto. Ten dar ma każdy chrześcijanin przez wzbudzenie dobrej intencji i stają się wszystkie jego dobre uczynki prawdziwe, złote i boskie. To jest pełne wartości i zasługi, święty Anselm. Dlatego też powiada święty Paweł: choć wtedy jecie, czy pijecie, czy co innego czyńcie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Jak dzień się zaczyna, to wstaję dla kogo? Dla Pana Boga. Idę spać? Dla Pana Boga. Wstanę wtedy, kiedy trzeba, ale położę się też wtedy, kiedy trzeba. Choć wtedy jecie, czy pijecie, czy co innego czyńcie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Rozumie się tu nie tylko jedzenie i picie, ale także pracę, rozrywkę, sen i tak dalej. W jednym więc dniu można łatwo spełnić setki dobrych uczynków. Nie jest konieczne wzbudzać dobrą intencję przed każdą lub przy każdej czynności. Wystarcza uczynić to od czasu do czasu. Święty Tomasz z Akwinu. Wzbudzaj więc codziennie rano dobrą intencję i ponawiaj ją częściej w ciągu dnia. Czy jest to ofiarowanie, że Tobie, Panie Boże, wszystko ofiaruję. Co pomyślę, co powiem, co zamierzę, co uczynię. Wzbudzaj więc codziennie rano dobrą intencję i ponawiaj ją częściej w ciągu dnia. Do zamiaru stosuje się wartość dobrego uczynku. Widzimy to na pocałunku Judasza. Pocałunek, znak najściślejszej przyjaźni, stał się najpodlejszym czynem przez złośliwy zamiar. Z oblicza sądzimy piękność ciała, ze zamiaru prawość uczynku, święty Bernard. Czem korzeń dla drzewa, tem intencja dla uczynku. Jeśli korzeń zdrowy, pięknem jest drzewo i dobre jego owoce. Jeśli korzeń zepsuty, nie ma soków ani w drzewie, ani w owocach. Tak samo rzecz się ma z intencją przy uczynkach naszych. Czem podwaliny dla budynku, tym jest zamiar dla uczynku. Czem podwaliny dla budynku, tym zamiar dla uczynku. Zamiar czy intencje. Panującemu wjeżdżającemu do miasta może być obojętnym, że przypadkowo zaścielono drogę kwiatami i gałązkami, ale nie będzie mu to obojętnym, jeśli zobaczy, że poddani chcą w ten sposób okazać mu swe przywiązanie. To samo rozumie się o czynach naszych, które spełniamy w tym celu, by uczcić Boga. Czci godni wierni, coś dopytać, dookreślić, dopowiedzieć. Jak rozumieć stwierdzenie pycha żywota? Dzisiaj to czytałem? Tak. Czytałem trochę inaczej. Modlitwą
to było odczytywane w całości. Modlitwa, post i jałmużna są najlepszą drogą do doskonałości, bo przez nie poskramiamy w sobie trzy główne żądze. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pychę żywota. I teraz jest rozwinięcie. Modlitwą poskramiamy pychę. Istota pychy polega... Istota, czyli, że jestem niezależny od Boga. Dlatego modlitwa jest lekarstwem na pychę, bo w modlitwie się odnoszę do Pana Boga. A pycha żywota każe mi nie odnosić się do Pana Boga, tylko zawdzięczać wszystko sobie. Co najwyżej coś tam, jakieś ochłapy Panu Bogu zrzucę. Natomiast nigdy nie uznam tego, co Pan Jezus mówi, bez łaski Bożej nawet nie możecie powiedzieć, Jezus jest Pan. Nic nie możemy zrobić. Wszystko jest łaską. Istnienie, wiara, powietrze. Oczywiście ze strony Pana Boga jest dar, który domaga się od człowieka przyjęcia i współpracy, i rozwoju do tego. Ale bez tego, bez Boga nie ma nic. A człowiek nieustannie, tak jak rodzice piersi w raju, kuszony jest do tego, żeby zależąc w całości od Boga, nie uznawał tej zależności i się do niej nie odnosił. I często na perfidny sposób Pana Boga imitował. No, czym jest masoństwo? Jest imitowaniem Pana Boga. To jest tak kuszące. Masońskie państwa są bardzo kuszące. A nam się źle żyje w masońskim państwie? Emeryturę masz? Budowle, instytucje, w których żyjemy? Wszystko jest zbudowane na imitacji Pana Boga. Nikt dzisiaj publicznie nie rości sobie pretensji do oddawania przez instytucje państwa publicznie czci. Czyli najpierw musi państwo zdecydować się, która jest religia prawdziwa. Zbadać to. Jak zbada? Musi to przedstawić instytucji Kościoła. Jak zapyta posoborowego tworu, to co posoborowy twór powie? Bóg chciał wszystkich religii. Tego nie napisali, znaczy napisali w tej Astanie, ale później skreślili i napisali, że dopuścił, no bo by się zbyt jawnie by to herezją trąciła, tamten w białej szacie był, więc on się boi, żeby mu zarzucić formalną herezję, bo to taki jezuicki jest spryt, no, taki, żeby oscylować wokół herezji, byle nie miała znamion formalnej. Także pycha żywota. Być uniezależnionym od Stwórcy, czyli faktycznie można Stwórcę uznawać, to jest masoneria rytu szkockiego, ale Pan Bóg jest jako demiurg, czyli który stworzył, puścił w ruch wszystko, a teraz kto tym wszystkim rządzi? My. Czyli kto? Człowiek. Czyli a człowiek jak rządzi? Ten, co ma rządzi. Dlatego modlitwą się leczy pychę. Jest obowiązek modlitwy. Nie? Policzyć, ilu ludzi je. Każdy, który żyje. A ilu się modli. Przed i po jedzeniu. Choćby przez najprostszy znak. Żeby przez znak krzyża odnieść, że to, co jem, mam jako dar Boży. Pycha żywota. Być niezależnym. Być jako bogowie. Bogowie w rozumieniu jako Bóg przeciwko Bogu. I to diabeł w nas rozhuśtuje. Dlatego pycha żywota jest bardzo właściwa dla ludzi, którzy coś mają. Są mądrzejsi, są ładniejsi, są w szkole, proszę patrzeć. Jak. Które dzieci pyszne. Ten mały, który tam, jeśli nie w oślej ławce siedział, to przed oślą ławką? Nie, ten... Jacuś, ty wiesz, to ja... O, Jacuś. Ziusiuś, ty wiesz, to ty powiedz nam. Modlitwę poskramiamy pychę, postęp, pożądliwość ciała,
pragnienie rozkoszy zmysłowych, jałmużną pożądliwość oczu, pragnienie posiadania dóbr ziemskich. Jaśniej czy ciemniej? Jakbyśmy mieli umierać, a każdy z nas umrze w czasie Panu Bogu znanym, przed nami póki co zakryty, to pouczenia świętego Alfonsa Marii di Liguoriego, przygotowanie do śmierci, czy tam z wydania wydanego przez Homo Dei. Rozmyślanie dziewiąte, spokój umierającego sprawiedliwego. Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, a oni trwają w pokoju. Punkt pierwszy. Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga. Jeśli Bóg trzyma mocno w swym ręku dusze sprawiedliwych, to któż mógłby je stamtąd wyrwać? To prawda, że piekło nie przestaje kusić nawet świętych i grozić im przy ich śmierci, ale Bóg ich nie opuszcza, lecz niesie swoim wiernym sługom tym większą pomoc. Im bardziej rośnie dla nich zagrożenie. Tam większa pomoc, gdzie większe niebezpieczeństwo, gdyż Bóg jest obrońcą w trudnościach. Tam większa pomoc, gdzie większe niebezpieczeństwo, gdyż Bóg jest obrońcą w trudnościach, mówi święty Ambroży. Święty Ambroży, biskup Mediolanu, ksiądz arcybiskup Vigano w ostatnim wywiadzie mówi, że sprawuje przeświętą w Ryncie Ambrozjańskim. Kiedy sługa Elizeusza przestraszył się, zobaczywszy, że miasto, w którym przebywali, zostało otoczone przez nieprzyjaciół, Elizeusz dodał mu otuchy, mówiąc: nie lękaj się, bo liczniejsi są ci, co są z nami, aniżeli ci, co są z nimi. Po czym pokazał mu wojsko aniołów przysłanych przez Boga dla ich obrony. Niewątpliwie przyjdzie diabeł, by kusić, ale przyjdzie też i anioł stróż, by wspomóc umierającego. Przybędą i inni święci obrońcy, święty Michał Archanioł, któremu Bóg zlecił jako szczególne zadanie strzeżenie jego wiernych sług w ich ostatniej walce z piekłem. Przybędzie Matka Boża, by odpędzić wrogów i przygarnąć swojego czciciela pod swój płaszcz. A przede wszystkim przybędzie Jezus Chrystus, broniąc przed pokusami swojej owieczki niewinnej lub pokutującej, dla której zbawienia oddał własne życie. Doda jej ufności i mocy koniecznych do tej walki, także ona uskrzydlona zawoła: Pan się stał pomocnikiem moim, Pan światłem i zbawieniem moim, kogóż mam się lękać? Bardziej Bogu zależy na naszym zbawieniu, mówi Orygenes, niż szatanowi na naszej zgubie, gdyż Bóg bardziej nas kocha, niż szatan nienawidzi. Usilniej On się stara przywieść nas do zbawienia niż diabeł do potępienia. Apostoł narodów mówi: wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść. Może powiesz: wielu świętych umierało w wielkim lęku o swoje zbawienie. Odpowiem: w rzeczywistości rzadko czytamy o tych, którzy prowadzili dobre życie, a umierali w owym lęku. Piotr z Blois mówi, że Pan dopuszcza to na niektórych, aby w godzinie śmierci oczyścić ich z pewnych niedoskonałości. Sprawiedliwi, mając niekiedy ciężką śmierć, są oczyszczani już na tym świecie. Poza tym jednak w oprawie wszystkich sługach Bożych czyta się, że umierali z uśmiechem na ustach. Owszem, wszyscy umierający boją się boskiego sądu, ale podczas gdy grzeszników ten strach doprowadza do rozpaczy, świętych pobudza on do ufności. Jak opowiada święty Antoni, święty Bernard, złożony ciężką chorobą, przeżywał pokusy zwątpienia. Ale wspominając na zasługi Jezusa Chrystusa, pozbywał się trwogi i mówił: Twoje rany są moją zasługą. Bał się też śmierci święty Hilarion, ale przezwyciężywszy ten lęk zawołał: wychodź, moja duszo, czego się lękasz? Służyłaś Chrystusowi prawie 70 lat, a boisz się śmierci? Chciał przez to powiedzieć: moja duszo,
Czemu się trwożysz, skoro służyłaś Bogu, który jest wierny i nie opuści tego, kto w życiu także był mu wierny? Ojciec Józef Skamakka, jezuita, zapytany, czy umiera z ufnością, odpowiedział: jakżeby nie, albo to ja służyłem Mahometowi, bym miał teraz wątpić w dobroć mojego Boga, dlaczego miałby on nie chcieć mnie zbawić? Gdyby zaś przy śmierci dręczyła nas myśl, że kiedyś obrażaliśmy Boga, to wiedzmy o zapewnieniu Pana, że zapomni o grzechach pokutującego, jeśli bezbożny będzie pokutował. Wszystkich nieprawości jego pamiętać nie będę. Wszystkich jego nieprawości pamiętać nie będę. Ale ktoś powie, a skąd możemy być pewni, że Bóg nam przebaczył? To pytanie stawia też święty Bazylii Wielki. Jak może być ktoś niezłomnie przekonany, że Bóg odpuścił mu grzechy? I odpowiada, może jeśli sobie powie, nienawidzę nieprawości i nią się brzydzę? Kto nienawidzi grzechu, może być pewny, że Bóg mu go już przebaczył. Kto nienawidzi grzechu, może być pewny, że Bóg mu go już przebaczył. Ludzkie serce nie może być bez miłości. Albo ukocha stworzenia, albo Boga. Ludzkie serce nie może być bez miłości. Albo ukocha stworzenia, albo Boga. Jeśli więc nie kocha stworzeń, to kocha Boga. A kto kocha Boga, ten, kto zachowuje Jego przykazania. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Kto zatem umiera w wierności przykazaniom, umiera w miłości Boga. A kto kocha Boga, ten się nie boi, bo miłość usuwa lęk. I modlę się na kolanach. Na okoliczność śmierci każdego z nas. Ach mój Jezu, kiedy nadejdzie ten dzień, w którym będę mógł powiedzieć: mój Boże, już Cię nie mogę utracić. Kiedy Cię zobaczę twarzą w twarz i będę mógł być już pewny kochania Ciebie ze wszystkich sił przez całą wieczność. Ach moje najwyższe dobro, moja jedyna miłości, czy dopóki żyję, będę zawsze w niebezpieczeństwie znieważenia Cię i utraty Twojej wspaniałej łaski. Był kiedyś nieszczęsny czas, w którym Cię nie kochałem i gardziłem Twoją miłością. Teraz żałuję tego całą duszą i mam nadzieję, że mi przebaczyłeś. Kocham Cię z całego serca i pragnę zrobić wszystko, co mogę dla kochania Cię i sprawiania Ci radości. Ale wciąż jeszcze jestem zagrożony możliwością odmówienia Ci mojej miłości i ponownego odwrócenia się od Ciebie. Ach mój Jezu, moje życie, mój skarbie, nie dopuść do tego, gdyby miało mi się przydarzyć to największe nieszczęście, to raczej wcześniej ześlij na mnie najcięższą śmierć, jaką zechcesz. Przyjmij ją z radością, już z góry proszę Cię o nią. Przedwieczny Ojcze, przez miłość Jezusa Chrystusa, uchroń mnie od tak wielkiego upadku. Każ mnie, jak Ci się podoba, zasługuję na to i to przyjmuję, ale zachowaj mi od kary, utraty Twojej łaski i miłości. Mój Jezu, polecaj mnie swojemu Ojcu. Maryjo, moja Matko, wstawiaj się za mną do swojego Syna. Wyjednaj mi wytrwanie w Jego przyjaźni i łaskę ukochania Go, a potem niech już ze mną robi, co zechce. Najświętsza Panno Maryjo, sprawem zbawi duszę swoją. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w dniu śmierci naszej. Amen. Najświętsza Panno Maryjo, sprawem zbawi duszę swoją. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Najświętsza Panno Maryjo, spraw bym zbawił duszę swoją. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jezu, Maryjo, Józefie Święty, Wam oddaję ciało, serce i duszę swoją. Jezu, Maryjo, Józefie Święty, bądźcie ze mną przy skonaniu. Jezu, Maryjo, Józefie Święty, niech przy Was pokoju Bogu Ducha. Za wszystkich, którzy pomarli minionej nocy, requiem eternam Donejis Domine, lux perpetua luce, requiescat in pace. Amen. Za tych, którzy umrą dzisiejszego dnia i najbliższej nocy, Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Ja czymś tam w niedzielę ciało pokrzepię i na 12 pojadę do kościoła, czym chata bogata. Podzielimy. Panie, wczoraj ciasto upiekły.